Życie potrafi dać w kość albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę. Na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Dzień dobry, Kasiu. Witaj, moja śliczna Jasiu. O, moja śliczna Kasiu też. E, witaj w naszym drugim odcinku e, trzeciego sezonu. Nie, mm, nadal nie trzeci mogę w to uwierzyć. sezon, la, la, la. <laughs> Naszego podcastu Przerwa na kawę z Kasią Miller. E, mm, ja. e, rozmawiałyśmy poprzednio o tym, jak wierzyć w siebie, jak, jak pracować nad tym. E, a teraz chciałam, żebyśmy trochę też w sumie e, w tym kierunku poszły. Mianowicie... Ja, na, ja nazywam to jak nauczyć się widzieć w ciemności. To piękne określenie. Czyli jak żyć z kryzysem, w kryzysie, w żałobie, ze stratą, w depresji, bo czasem mi się wydaje, że mówimy o tym, jak wyjść. Z, z kryzysu? Jak, jak poradzić sobie z żałobą? Ale jak przecież poradzić też sobie? jesteśmy w środku. Ale my prawda? jesteśmy tak. w środku. Mm -hmm. I mi to przypomina, właśnie to, jak się robi ciemno, i na początku nam się wydaje, nic nie widzę, nic nie widzę, mm -hmm. koniec, a potem wzrok nam się przyzwyczaja i zauważamy o wiele więcej rzeczy niż widzieliśmy. Okazuje się, że znaczy nadal wolelibyśmy, żeby było jaśniej i chcemy, żeby było jaśniej, ale. Uczymy się widzieć w tej ciemności pewne rzeczy i też z nią żyć. Właśnie dobrze, że od tego zaczęłaś, bo chciałam na początku właśnie od takiego i yy, obrazu. Kochani, wyobraźcie sobie, że w swoim własnym pokoju ćwiczycie poruszanie się w ciemności. To jest bardzo fajne zadanie. Nie trzeba zamykać oczu, bo jeżeli macie naprawdę czarno, co prawda w mieście jest trudno, bo są zawsze jakieś lampy. Ja na wsi w domu to po prostu jak w nocy otworzę oczy. Tak, noc to na jest. Wsi, co czarność jest totalna. totalna. Tak. I wtedy właśnie ja sobie nie zapalam światła, bo ja w ogóle jako dziecko nawet wymyśliłam sobie takie zajęcie, że chodziłam powolutku, delikatnie, dotykając rękami, wiedząc gdzie co jest bo pamiętałam, gdzie co stoi, ale też jak to wymacać. W ogóle, wiesz, jednym z takich ćwiczeń na y, takich dobrych różnych treningach, które się, terapeutycznych, ale, ale interpersonalnych, czy w ogóle takich, kiedy w ogóle zaczynamy się zajmować, wiesz, rozwojem, Takim swoim duchowo-psychologicznym, to to jest jedno z fajnych ćwiczeń, na przykład jak jedna osoba prowadzi drugą, która ma zamknięte oczy. Bo to jest na opiekę, na, czu na czułość, na zwracanie uwagi na fajne rzeczy, ale też samemu idziesz, słuchaj i sobie ćwiczysz to. Yy, zaraz powiem, jakie to potem jest przydatne. ćwiczysz sobie, dotyk, tu jest szorstko. Mm -hmm. Tu jest mięciutko, tu jest obrus. Tu jest yy, yy, obrus na przykład z koronki. To on ma supełki, węzełki. Przejeżdżam mm -hmm. po nim taki nierówny, prawda? I tu Kasia, Tam właśnie jest... prze, przejeżdża ręką po obrusie. Tu przejeżdżam czasie, ręką tak. po bardzo ładnym <laughs> czerwonym obrusie. Tu jest oparcie krzesła. Jak ono jest wysoko, bo jak ja idę i widzę wysokość, to ja się nie zastanawiam, jaka ona jest. Mm -hmm. Ale jak mam przejść od tego krzesła i się na nim oprzeć, to muszę zobaczyć, gdzie jest ta górna. Wiesz, yy, 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 część, która mi posłuży do oparcia, na przykład. Albo yy, ten fotel stoi tak, że może na niego wpadnę, więc muszę przybliżyć się do niego delikatnie i go przesunąć, prawda? Albo pójść po rancie tego fotela. Rozumiesz, mhm, robi to taką podróż. Taki rodzaj. Po pokoju, który znasz, tak, bo to przecież Twój bo pokój. Bo się mam nie bać, tylko mam a korzystać nowy, z czegoś, tak, tak, co tak. jest całkowicie nowe. A jednocześnie moje bezpieczne. No wiem, że nie ma rozsypanego szkła, prawda, że nie ma mm -hmm. nic, mi się nie stanie. No najwyżej się troszkę tam o coś potknę. Są ludzie, którzy nawet tego bardzo boją. Ale ty polecasz, żeby to robić? Sobie tak, w ogóle, tak, tak, okay. tak. I to daje Można większe. Można się z dziećmi tak bawić. Okay. To daje większe zaufanie do Ale siebie. Ale posłuchaj, czy... zobacz, co robisz, kiedy idziesz w ciemności. Po pierwsze, czujesz bardzo swoje ciało i każdy ruch. Wysuwasz nóżkę i, na przykład, możesz nią przysunąć po podłodze. Żeby jej nie postawić na przykład na czymś, co leży. Mm -hmm. Bo jak coś będzie, nie wiem, czasami na przykład właśnie jakiś mebel ma wystającą nóżkę. No to żeby na nią nie wpaść, no to sobie suniesz powoli, delikatnie tym, tą stopą i mówisz, o tu już trzeba się zatrzymać, prawda? A teraz postawię drugą powolutku też. Rozumiem, ale czego to cię uczy. Panowania nad ciałem. Panowania nad ciałem. Dobrze. Nad dotykiem. Mm -hmm. nad, dotyk jest jednym z bardzo ważnych naszych zmysłów. No, Węch tu akurat jest mniej potrzebny mm -hmm. w takiej sytuacji. No, chyba, że mamy gdzieś w kącie, wiesz. Coś, co pachnie w jakiś bardzo wyraźny no sposób. Tak. Kwiat, na przykład, stoi tak. lilia, która potrafi bardzo pachnieć. No to wtedy zbliżasz się i bardziej ten zapach czujesz. Ale masz taką uważność po pierwsze w sobie, mm -hmm. skupienie, mm -hmm. intencjonalność, bo się prowadzisz, zobacz, jesteś swoim opiekunem wtedy i każdy Twój zmysł jest wyostrzony. I każdy twój zmysł ci pomaga, czyli zabierasz do siebie zaufania. O, Dzieci się tak. boją ciemności często. Tak, Wyobrażają sobie różne też. rzeczy. Jeżeli się boisz, to się umów ze sobą, że będziesz miała w ręku albo w kieszonce latareczkę i się zapalisz i sprawdzisz, wszystko jest tak, jak trzeba. I powrócisz. I wróci do wrócisz ćwiczenia. znowu do ćwiczenia, mm -hmm. i zgasisz i będzie ciemno. I potem zaczynasz to lubić. Mm -hmm. Ja mam taki wiersz. Są takie wieczory, gdzie nie trzeba zapalać światła. I do meble jak ciemne głazy stoją. Już nie pamiętam czego, ale to jest. Lubię ten wiersz, bo on pokazuje ten mój nastrój. Ufam temu, tej przestrzeni i ufam sobie. Mhm. A to jest tak, takie ważne, jak mamy te przykre różne przeżycia, co, co je wymieniłaś. Tak, czyli mówię o stracie, poroba, o strach, o żałobie. Tak, ta, jakieś bóle, wiesz, tak. jakaś y, właśnie depresja, nas, bo nam się zbliża, tak. albo nam się już zbliżyła. Albo już kolejny no, nawrót nie tak Albo taki też nawrót czegoś, prawda? Albo no. nam jest po prostu bardzo samotnie no. i przykro, prawda? No to to są stany, które też są dla ludzi. No ludzie je I, przeżywają, i one mają też je. Są, mam mi chodzi o to, że one trwają, one tak, nie miną od razu tak, tak. i że jakoś musimy się nauczyć przez jakiś, przez pewien czas z nimi żyć, tak? Czyli poruszać się, tak jak mówisz, w ciemności, tak? E... Delikatnie poruszać się w ciemności. Właśnie, więc co, co by było? Z ciemnością siebie. O, i tu się rodzi właśnie, jak no się właśnie. rodzi zaufanie, mm -hmm. a ono się od różnych rzeczy rodzi, prawda? Od wykonywania zadań, że tak powiem w jasnym świetle też, ale w ogóle mamy zbierać, słuchajcie, my tego nie robimy. Nie chwalą nas rodzice, nie chwalimy się sami, a mamy, i mamy zbierać sobie takie. Ja to tak mówię: tak, najpierw to sobie załóż w swoim koszyczku dno, bo to takim. E, wiesz, w książce Chcę być kochana tak jak mm -hmm. chcę, wymyśliłam, że dziewczyny chodzą z koszyczkiem, który nie ma dna. Tak, ile by im tam nie wrzucili komplementów, <laughs> tak. zachwytów, ile by nie zrobiły fajnych rzeczy, przeleci przez to dno. Mm -hmm. Zrób sobie denko, kochana. Jak zrobić sobie denko? denko? sobie zrobić pracowicie i powoli. W ogóle wszystko, co mamy robić, robimy powoli. Okay. I z pewnym takim zaciekawieniem, jak nam to wyjdzie i z wiarą, że nam to wyjdzie, zacerować sobie Wy, mentalnie też popatrz. Widzisz koszyczek bez dna? W widzisz go? W oczy ma mm -hmm, wyobraźnik? Tak. No, możesz mu zrobić z stekturki, dno. Możesz ze skórki, możesz przyszyć, możesz wycerować. Czyli chodzi ci o taką jakby wizualizację, Wizualizację tak? Tak? Okay. przede wszystkim, najpierw. Dobra. A potem, co to by było to cerowanie tego, tego no. dna? No to, że na przykład ktoś ci powiedział dzisiaj, no ty naprawdę jesteś bardzo dobra w prowadzeniu podcastów. Mm -hmm. I ty sobie to przypomnisz i to nie będzie tak, że ona to powiedziała, czyli Kasia mnie pochwaliła i to od niej zależy, czy mnie znowu pochwali. Nie, ja sama to sobie biorę. Przepuszczam, ja to nazywam przez swój durszlak wewnętrzny. Mhm. Usadawiam to gdzieś w moim rozumie, i w mojej pamięci i w tym koszyczku. I mogę nadać temu kształt, mogę nadać temu kolor, mogę nadać temu brzmienie, bo ludzie są słucha wiesz, słuchający i patrzący, prawda? Jedni bardziej słyszą, jedni bardziej widzą. No i jeszcze są tacy, co kinetyczni czują wewnątrz, jeszcze. kinetyczni, mhm, tak. Też. No to wtedy na przykład niech to będzie związane z gestem albo z doznaniem mhm. w ciele, wiesz, albo są, są myśliciele, więc to niech to będzie na przykład to zdanie bardzo wyraźnie napisane na przykład na... I ładnym tle, ładnym kolorem. Wiesz, żeby to ci zostało w twojej dobrej pamięci. To jest tak, że ten koszyczek napełniasz. On ma nie przeciekać, nie przelatywać. Jak jest pełnym, to sobie wyobrażasz kuferek Albo dużą torbę, albo walizkę piękną, albo wielkie. I tam wkładasz to, co wyjęłaś, bo już ten kufer, ten twój podręczny koszyczyk jest już zapełniony. No mhm. jak chłopcy sobie będą wyobrażać, to może być taka wiesz torba, wiesz, myśliwska, przewieszona przez ramię, bo niektórzy teczki lubią, niektórzy noszą takie no, rzeczy. Plecak może być, po prostu. Przede wszystkim plasek. ma być mhm. o plecach, bardzo tak. noszą, prawda? No nie muszą, wiesz, tego koszyczka mieć, jak mhm. dziewczyny, nie? I tam, jak to się napełni, wkładasz sobie, do kufra, albo czegoś, co lubisz. I teraz, gdzie ten kufer? To jest kolejna fajna wizualizacja, wyobrażeniowa praca, w ogóle bardzo się opłaca robić. Zakładasz wewnątrz siebie swoją pracownię, albo swoją świątynię, albo swoje miejsce wytchnienia, albo swoje miejsce miłości mhm. dla siebie, jak go zwał, to ty tak sobie możesz nazwać. I je sobie w budujesz w środku okay. siebie mentalnie. Moje na przykład jest wielo takie, jak to się nazywa, wielościan, taki typu, mhm. tak, i, to, i okien ma bardzo, tego. sześcian, tak, mhm. ma bardzo dużo okien i jest na wieży, żeby widzieć przepięknie naokoło przyrodę i okay. zieleń. To ja i tam mam, wiesz, wiem jaką mam tam podłogę, mam tam piękne dywany, mam tam te kufry. W każdej chwili możesz sobie tą świątynię powiększyć. Możesz ją przenieść na przykład na szczyt góry. Możesz ją przenieść do, do jakiegoś przepięknego miejsca nad wodą. To, to od ciebie zależy. No to, ale co w niej? Po co Te, po co te ona? twoje cuda, które żeś dostała i zrobiła w życiu. Czyli te rzeczy, za Ta, które mogę siebie pogłaskać. Siebie pogłaskać, tak? siebie lubić, okay. siebie docenić. Ludzie docenili My bardzo I czekamy. Sobie w tej świątyni Oczywiście i co ja czasem przeglądasz, okay. przypominasz, sama okay. sobie robisz takie, wiesz, takie no co to w zeszłym tygodniu, a te, jaki ja mam teraz czas? Jeżeli mam czas, w którym mam za mało tego, mm -hmm. to trzeba się zakrzątnąć. Rozumiesz? Zakrzątnąć. A jeśli rzeczywiście jestem w takim w, w ciemnym czasie, e, no właśnie chciałam <laughs> użyć tego określenia, e, no w tej ciemności. I nie wiem, nie chcę iść do tej świątyni. Nie widzę. Wchodzę do niej. Jest, ciemno, jest taki stan, że nie, nie widzę. Nie widzę to jest nawrót tak no, zwany ja to to od tak... czego zacząć? Jestem w tej ciemności. No. I to jest to, co w tej chwili do mnie przyszło. I to jest to, co teraz mam. I znowu jestem w ciemności, więc sobie tą ciemność oswajam. E, sprawdzam, na co mnie stać. Czy mogę sobie, siebie podotykać, czy, mogę, czy, czy co ja. Czy ja w ogóle zadbałam o swoją jak to powiedzieć, rozpacz, bo czasem, no rozpacz jest bardzo straszny uczuciem. Zadbałam o swoją rozpacz, co tak, to znaczy? Tak, to znaczy, czy ja w tej chwili zrobiłam przynajmniej to, co mogę. Na przykład utuliłam się w fotelu wygodnym i przykryłam miękkim kocem i sobie tu płaczę. I jeszcze w dodatku słyszę swój płacz. To jest, słuchajcie, przebywanie ze sobą. Mhm. Ze sobą, ja i ja. Oczywiście, bardzo takim wyraźnym drugim, tym moim, wiesz, człowiekiem we mnie, to jest to małe dziecko. I ono cierpi. Cała reszta jest jak gdyby taka jak zawsze, ale wnętrze cierpi i na przykład nie chce mi się ruszać. To się układam gdzieś, gdzie przynajmniej jest mi w miarę wygodnie. Gdzie jest mi ciepło, że nie marznę, że nie wiesz, nie opadam na kafle w łazience, po, od których się zaziębię, wiesz, i potem będzie dopiero kłopot, tylko się szczołguję, no bo może tak być, prawda, że poszłam na przykład wymiotować, e, bo się bardzo źle czuję fizycznie, i potem już tam zostaję, bo nie mam, mhm. nie, to mogę się przeczołgać, ale mam się przeczołgać Żeby gdzieś, żebym się nie zaziębiła. Żebym tam poza tym też nie leżała, wiesz, pokrzywiona, prawda? Tylko, żebym się położyła cała, rozłożyła i na przykład powiedziała sobie: No, tyle przynajmniej ci mogłam dać. Dziękuję. Rozumiesz? Czyli nie gubię poczucia, że to jestem ja w sobie. I tu można zrobić taki wysiłek, bo człowiek i tak w takim stanie coś sobie gada. Jak mi jest niedobrze, nikt mnie nie chce, nikt do mnie nie przyszedł, nikt się mną nie zajmuje, nikt mnie nie kocha albo, Boże, jaka straszna jestem i mam za swoje, wiesz, ludzie tak się strasznie każą. W ogóle te, te problemy są w dużym stopniu z tego. No przecież depresja, wiesz, to jest coś, co naprawdę się budujemy w sobie. Brzmi no ale jest to, to też choroba oczywiście, na którą po prostu zapadamy. Tak, tylko nawet wiesz, jeśli się e, bardzo staramy, jeżeli o siebie, mamy tak. taki na przykład układ nerwowy, który jest bardzo delikatny, bardzo subtelny, mm -hmm. bardzo czuły na wszelkie mocne i nawet co dla innego nie będzie w ogóle dotknięciem, to dla nas jest już raną, no to wtedy trzeba o tym jakby w sobie wiedzieć i bardzo siebie chronić. To znaczy tak, jeśli o siebie nie tak, dbamy, to na tak, pewno ta choroba tak, przyjdzie szybciej. Tak. To absolutnie się zgadzam. To, co ty mówisz, kojarzy mi się z tym, co mówił film stac, o którym kiedyś rozmawiałyśmy przy okazji psychoterapeutów i filmach o psychoterapeutach. Aha, aha. To jest amerykański terapeuta. Jest taki dokument o nim na Netflixie pod tytułem Stats. A e... Widziałam go. Prawda? Tak, tak, jest, tak. Zrobił na mnie jakieś takie ogromne wrażenie, tym bardziej, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, więc się ucieszyłam, że jest, że jest taka postać. I on mówi, że kiedy nie wiesz co robić, kiedy się pogubiłeś, to, czy pogubiłaś? To pierwszy krok to jest praca nad witalnością. On nazywa to witalnością. Myślę, że to jest to też, o czym ty mówisz. Mm -hmm. um, I on mówi, że tylko siły witalne są w stanie poprowadzić cię, kiedy tak. nie masz pojęcia, tak. dokąd tak. iść. I e, on stworzył taką, narysował nawet piramidę sił witalnych. Na e, podstawie tej piramidy jest pierwszy poziom, to jest relacja z ciałem. Potem no to ja relacja... też zawsze bym powiedziała, tak. zacznij od ciała. od ciała natychmiast. Zobacz, czy Twoja noga jest się w stanie przesunąć. Przesunię. Tak. I powiedz sobie, brawo. No na przykład. Zawsze musisz sobie powiedzieć, brawo. Więc on mówi, że to jest ciało, tak. potem relacje z ludźmi, tak. a potem na tak. samym szczycie relacje z samym sobą. Tak. On, yy, więc on mówi, że jeśli na, naprawdę nie wiesz, nie wiesz, dokąd masz iść, co masz ze sobą zrobić, jesteś w, w totalnej ciemności, to zadbaj o sen, o dietę i o ruch. Czyli nie wiem, takie proste. No I o rzeczy. to, żeby zimno nie było. I to co tak, mówisz, tak, tak, żeby twoje ciało, mhm. tak jakby nie było wychłodzone, tak, przemęczone, tak, tak, tak jakby, tak. żeby nie bolało. I, głodne, tak. I to są te, te pierwsze po prostu kroki, czyli tak. śpij, jedz, y, ruszaj się, jeśli możesz, jeśli Albo, możesz się zdobyć. No. Trzymaj, jeżeli tak. nie. Tak, Albo wypoczywaj, tak, jeśli wypoczywa. nie możesz się, się ruszyć. Nie możesz ruszyć tak. y, drugi poziom to ludzie. I no. on mówi, że um, on mówi, że osoba w depresji tak, tak, tak jakby jak statek znika za horyzontem, oddala się. Nie od prosi ludzi. Pomoc, Nie prosi o pomoc, nie wierzy, że dostanie. Nie proponuje Uważa, że dostanie tak. za mało, i tak nie tyle. Przecież nikt mnie nie wyleczy, prawda? Tak. Bo to jest takie straszne, że nikt mi tyle nie da, bo to nie jest. Nie, nie można oczekiwać, że ktoś że mi ktoś tyle da. Wyle... Tak. tak, oczywiście. Ale nie, jak posiedzi tak. przy mnie. On mówi, że ludzie są jak tak, haki, tak. które wbijasz w skałę podczas tak, wspinaczki, wspinaczki i, tak. i które cię trzymają e, no tej skały po prostu. I że to tak. są, że to nie chodzi o to też nas ci ludzie Cię uleczą, ludzie ci się tobą zaopiekują, mhm. tylko że żebyś miał z nimi kontakt, bo, bo oni cię trzymają Ale życiu. ludzie ci przyniosą jeść, Tak, pić. prawda? Ludzie cię przykryją, tak. ludzie ci podadzą coś, czego wiesz, kupią, przywiozą. To są często takie rady, Oczywiście. że na przykład, jak ktoś nie wie, jak mam się zachować, um, gdy ktoś mój bliski cierpi, właśnie jest w depresji albo jest w żałobie, no to. Zwykle, i to ty też dawałaś takie rady w naszych rozmowach często. Mówisz, y, jaką zupę y, masz ochotę? Albo ja ci ugotuję, tak, tak. albo idę do sklepu. Czy co, jest dla ciebie ci różnica kupić? między pomidorową, a grzybową? Takie proste rzeczy, bo zupę dostaniesz, tak. ale może chcesz smak no któryś, chcesz, prawda? Smak wybrać, to już jest, tak. ona wtedy już idzie w życie, prawda? Tak. Jakieś pomidorową, bo lubię. No super. I ten jej wybór już jest powrotem. Już jest, tak, tak. Tak, tak, już jest powrotem. Poza tym pamiętajcie, kochani, jak ktoś się do was zwraca, to nie mówcie Przejdzie ci, to będzie dobrze. Mów, mówcie coś, co jest prawdziwe. Jeszcze troszkę to potrwa, bo teraz masz poważny stan, i bardzo doceniam, że właśnie mnie prosisz o pomoc, bo sama sobie w tej chwili nie radzisz i możesz, wolno ci. Mhm. Rozumiecie? Jak człowiek płacze, nie mówcie nigdy, nie płacz. Tak. Wypłacz się bardzo zdrowo, wypłacz się. Czasem wystarczy, y, jestem przy tobie. Tak, chcesz prostu. się pożalić, pożal się. Przy. Chcesz coś ode mnie, to powiedz mi, jak będę mogła. Zobaczcie, jak będę mogła, to zrobię. Mhm. Nie mówcie nigdy, dzwoń do mnie w każdej chwili, bo to nie jest prawda. Nie mówcie zawsze zrobię co będziesz chciał, bo to nie jest prawda, bo to jest oszustwo, siebie oszukujemy i tę osobę, tak. zadzwoń kiedy potrzebujesz, a ja ci odpowiem czy ja w tej chwili mogę, mhm. więc się nie martw, bo jeżeli nie będę mogła, rozumiesz, bo ktoś mówi nie będę cię prosić, bo ty jesteś zajęta, ja mam taką mądrą przyjaciółkę, która mówi przecież ja ci wtedy powiem, że nie mogę. Mm -hmm. Ty się nie musisz za mnie Markis, zastanawiać, tak. że oj, masz mnie oszczędzić w tej chwili. Ja, ja ci powiem, ja ci tak? Powiem, a czy jak mogę, będę mogła, to na pewno przyjadę. W takiej książce, którą niedawno przeczytałam, Katrin Maniks, ona jest, Aha, o której też już rozmawiałyśmy, nie, tak, ona tak. Jest, um, um, pracuje, um, pracowała przez lata na takich um, oddziałach opieki paliatywnej, czyli w sytuacji, kiedy już Just, wiemy, tak, że tak. żadne leczenie nie pomoże. Ona właśnie mówiła, że sama miała problem z tym, jak towarzyszyć ludziom w żałobie. I tu żałoba niech będzie taką metaforą w ogóle tej ciemności, mhm. czyli ludziom, którzy cierpią, tak? I ona mówiła, że po, i że dopiero potem, e, rozmawiając z tymi ludźmi, tak jakby dowiedziałaś od nich, czego oni oczekują. Więc na przykład są takie rady, które ona mówi. E, nie unikajcie nas, bo czasem ludzie nie wiedzą, jak się zachować w kimś, kto przechodzi przez trudny okres, więc na przykład, nie wiem, nie zapraszają. Nie dzwonią, go, przejdą nie na dzwonią, drugą stronę ulicy. Jedna pani przykład, schował się tak. ktoś w bramę. Wiesz, tak, mąż tak, mi tak, umarł, tak, tak. wiesz, dwa tygodnie temu, i jakaś znajoma w bramę wlazła. No na przykład. Żeby ze mną nie rozmawiać. To jest dopiero danie, wiesz. Tak, duzie, tak, ona mówi, jest tak, ona mówi, że y, osoby w, ża w żałobie formują tak. to tak. Nie mamy energii, by inicjować z wami kontakt, ale czujemy się porzuceni, kiedy się nie odzywacie. Tak, tak. To jest jedno. Nie musicie nas rozweselać, mm -hmm. to jest też kolejne, mm -hmm. prawda? Czyli, y, że y, ona mówi, że te osoby w, ża w żałobie mogłyby powiedzieć tak: jesteśmy wdzięczni za kontakt, jako akt wsparcia. Nie oczekujemy, że będziecie wiedzieli, co należy robić, albo powiedzieć, mm -hmm. tak? i że wystarczy, przykro mi. Tak. Myślę o tobie, tak, o, że na przykład tak, to jest ważne. Tak. Dobrze cię zobaczyć. Albo że nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Tak. Nawet to, prawda? Chciałbym cię tak bardzo wesprzeć, ale nie, przecież jest ci tak ciężko, że nic dobrego nie wymyślę. No dokładnie tak. Mhm. E, dalej, e, praktyczna pomoc. właśnie ona o, też. Tak, a, tak, oni też tak, o tym tak. mówią. E, jeżeli, pytacie, przydało, e, jeżeli pytacie, co by się nam przydało, możemy być zbyt rozkojarzeni, żeby mhm. odpowiedzieć. Łatwiej zareagować na konkretne oferty. Tak. Czy Może to, coś co ci przywieźć, zawieźć, czy grzybowa. Tak, tak. 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 Dokładnie tak. Pościel ci zmienić. Wiesz, jak ktoś na przykład leży, wiesz, i jest bardzo taki, no właśnie, że se sam nie tak. pójdzie, nie? I co też jest ważne, a propos tego kontaktu, ty też już trochę o tym powiedziałaś, że pamiętanie o nas, to tak czytam to, co jest w kolejnym punkcie tych jakby próśb osób w żałobie. Pamiętajcie, pamiętanie o nas dużo dla nas znaczy... Ale nie wymagajcie, żebyśmy odpowiadali na, na smsy, liściki i kartki. Mhm. Nie zniechęcajcie się, nie przestawajcie nawiązywać mhm. kontaktu po tygodniu, miesiącu, roku. Sprawdźcie, czy my już jesteśmy gotowi. Tak. 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 I czasem Pamiętam też, tak. o Tobie, prawda? Myślę o Tobie, tęsknię do Ciebie. Tak. Wierzę, że, że za jakiś czas się zobaczymy, nie Takie... tak. To jest... Ale za taki, który ty uznasz za stosowny. Dokładnie tak. tak. Czasem te osoby w różnych e, trudnych sytuacjach chcą, jak to mówimy, powrócić do życia. Mm -hmm. I dlatego, jeśli chcemy im w tym pomóc, możemy spytać, na jakich warunkach tak. chcą. Czy na przykład czy chciałabyś na przykład czy przyjść na moją rodzinę? Czy towarzystwo urodziny, już przyjdziesz, czy, czy chcesz nie. we dwójkę? Czy tylko tak. ze mną, tak. tak. Albo czy do kina, mm -hmm. czy tak, raczej wolisz tak, w domu. Tak. No. Tak. Albo czyż żeby był mój mąż, bo, bo ze mną jesteś blisko, prawda? Jako moja przeczuka, a z nim nie całkiem, więc no. może chcesz, żebym tylko ja była, tak? Oczywiście. Tak. Myślę, że bez, ludzi sobie, ważne. że bez ludzi sobie nie damy rady w tej No po tej, co sobie mamy działalność? I po co, co mamy? E, i, I to super, jeśli mamy. Ale osoby, wiesz, co jest jeszcze ważne rozumieją. ludzie lubią pomagać. Tak. Ja się nie zgadzam z tym, że jest jakaś wiesz, straszna znieczulica. Nieczulica. Owszem, mhm. myślimy o swoich sprawach. Jesteśmy troszkę w tej chwili porozdzielani, bo tak się nam ten kapitalizm, że tak powiem, różnie układa. Więc myślimy o własnych interesach, ale mhm. pomagać lubimy. Ludzie czują się potrzebni i się wtedy dobrze czują. Oczywiście. Ja zawsze jestem tak, po prostu aż mi się łzy do oczu e, cisną, jak widzę jakieś apele w internecie. I to czasem takie zwyk zwykłe na Make Life Harder, który oglądam na tym programie. Profilu, gdzie na przykład ktoś wrzuca informację, że Pan Henryk stoi zawsze na tym rogu i sprzedaje kwiaty ze swojego ogródka? Może o, ktoś będzie przechodził, może kupi. kupi. I potem są zdjęcia, Albo że pan Henryk jest do dania. pięć minut, w pięć sprzeda minut sprzeda wszystkie kwiaty i wtedy mi po prostu, tryskają mi łzy no. z oczu zawsze. Co, mhm. Ale to dlatego, że to pokazuje, jak wielka to, co mówisz, jest w nas. Chęć do pomocy. Nie. Tak, to ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że ta znieczulica jest tylko jakimś elementem, prawdy? Yy, o tym, jacy jesteśmy. A i ten drugi poziom to byli ludzie, a trzeci poziom to jest relacja z samym z sobą. sobą. I to też ci się spodoba. Ja hmm. w ogóle wiele tu wspólnych <gry> rzeczy między tobą a Filem Stacem <gry> znajduję, bo on mówi, że najlepiej dotrzeć do siebie przez podświadomość. A jaka jest najlepsza droga do podświadomości? Pisanie. I on tak, mówi, siadasz tak, tak. i piszesz. Byle co. Że pisanie tak, jest jak lustro, tak, które tak. odbija to, co się dzieje w twojej tak. głowie i że możesz w ten sposób sam ze sobą rozmawiać, czy sama ze sobą możesz rozmawiać. Możesz napisać, zupełnie nie wiem, co pisać, zupełnie nie wiem, co pisać, Boże, jak ja się źle czuję. Ja już naprawdę mam dosyć tego wszystkiego i ci się zaczyna pojawiać, czego masz dosyć na przykład, prawda? I ci się może to ujawnić. Mhm. Może sobie właśnie zaczniesz mieć poczucie, że żeś się tym nie zajęła. Czego masz dosyć, na przykład, prawda? Jak się zajmiesz, to możesz to inaczej rozwiązać niż dotąd. Wiesz, w ogóle rozmawianie ze sobą, o jakaż to nie. jest cudowna rzecz. Nawet jeśli jesteś Och, w tej ciemności. Ale pamiętam, słuchaj, to jest, ja to już mówiłam, czy pisałam, bo no. ja tak, wiesz, no te swoje przeżycia ja też tam wtryniam, gdzie się da, żeby, żeby pokazać ludziom, że ja to rozumiem. Ale co cudownie, oni czują. że wtryniasz, bo. To wtrynie, właśnie, słuchaj, miałam nowe sami. mieszkanie. I wyłam w nim. Znaczy, czułam się okropnie. nie pamiętam zupełnie dlaczego wtedy wyłam, pamiętam, że wyłam. I moja sąsiadka, słuchaj z góry, zadzwoniła i mówi Kasia, czy ja mam przyjść? Ja mówię: Nie, ja sobie jeszcze powieję, czy tobie to bardzo przeszkadza? Ona mówi: Nie, bo jak mi mówisz, że jest okej, okay, że ty wiesz, co robisz, to ja się już o ciebie nie martwię. A co? Da, jak będziesz mi dawała znać, że ci jestem potrzebna? Ja mówię, będę szczotką waliła w sufit. No i też żeśmy się mówił. I już było mi lepiej. A potem sobie jeszcze tak se wyję, se już tak. Boże, jak ja w jakiej jestem luksusowej sytuacji. Mam taką mądrą sąsiadkę, mam takie fajne nowe mieszkanie, i sobie w nim po prostu siedzę i wyję. I mogę sobie wyjść ile chcę. Wiesz, jakie to było upojne? Ja nie zapomnę tego przeżycia. To, ja sobie dałam po pierwsze prawo, oczywiście. Do czego, przepraszam, że ciągle to mówię moja mamusia, by mi na pewno nie dała. E i poza tym sobie poczułam, że to jest luksus. Mhm. To w ogóle tak mi się skojarzyło, jakby <grych> o tym, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, o tym, wierzę w siebie i wierzę w siłę wyższą. Tak, że Tak, żonka, ponieważ była u góry, była siłą wyższą. Siłą wyższą, absolutnie. I pomyślałaś, że jesteś tak, pod jej opieką. Tak, jestem pod opieką siły Poradzisz wyższej. Poradzisz sobie, znaczy tak. na razie jeszcze chcesz tak. być sama ze sobą, ale jak, tak. jak już nie będziesz sobie radził, to sobie tam na zasługuje. To, tak. no, to jest modlitwa tak. przecież, prawda? Tak. Jak nam jest kiepsko, mówimy, Wiesz, panie, ja mówię, Boziu, moja kochana, pomóż, prawda? Bo nie daje rady. No. Mhm. Czasem jest po prostu właśnie, że nie daje po prostu. A muszę tak. No, no kochani, kochani czy ja muszę radę. zawsze dawać radę? Myślę, że mamy takie poczucie wewnętrzne, mamy. że musimy zawsze mamy. dawać radę. No, ale też dawno temu wiesz, jakiś inny mądry terapeuta powiedział nic nie musisz, to mnie aż zatkało. Mhm. I potem się tak z tym oswajam, oswajam, oswajam całe życie. I mówię sobie tak, wiesz, ludzie mówią to tak, no, ale muszę iść do pracy. Nie musisz iść do pracy, wybierasz, że idziesz do pracy. Mhm. Wolisz mieć pracę niż i nie mieć. To już jest twój wybór, to nie jest mus. Wtedy jesteś autorem tego, co robisz, prawda? A powie, bo rozumiem, że chcesz przekazać coś w rodzaju, nie wiem, nie bój się smutku, nie bój się tak. rozpaczy, nie bój się. Po, 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 mało, nie tego, to, że, że sobie nie, nie radzisz. Tak? Pokochaj swoje wszystkie uczucia. Ty wiesz, jeżeli kochasz swój smutek, to on tak nie boli. Nie ale pokochać smutek. Oczywiście. Wskurczę. Smutek jest takim miękkim uczuciem bardzo. Takim. Okay. Jest blisko tęsknoty, jest blisko takiego, wiesz, jakiegoś braku czegoś. Jak ci brak czegoś, to zapytaj dziecka, czego ci brak. Zawsze dziecku, jeżeli uczciwie takiego ci swojego, odpowie, dziecka, swojego tak. wewnętrznego mhm. dziecka, żeby wiesz go ukochać, żeby go upieścić, żeby mu powiedzieć, że jest w porządku, żeby powiedzieć, że nic nie musi w tej chwili. Nic nie zepsułaś, nic nie, nic nie straciłaś, życie mówi, trwa. I to mówi twoje dziecko i twój smutek. A mój jednocześnie. rodzic Te? wewnętrzny, mm -hmm. który ma być dobry dla mnie, bo w ogóle praca nad sobą polega w bardzo dużym stopniu na tym, żeby dać dziecku prawa, rodzica nauczyć kochać, a dorosłego przywołać, żeby on. Funkcjonował, bo w polskim wychowaniu w ogóle się nie odwołujemy do dorosłego w dzieciach. Nawet roczne dziecko ma dorosłego. Już wszyscy mają dorosłego, tylko my nie używamy. Dorosły to jest komputer, który wszystko pamięta, ma, zbiera doświadczenia i posługuje się słowami: opłaca się, nie opłaca się, warto, nie warto. A, jak, a rodzice uważają, że jak coś się opłaca, to to jest B. Właśnie to jest fajne, że się opłaca. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale przy pieniądzach też jest fajnie, jak się opłaca. W ogóle lepiej jest, jak się coś opłaca. I na przykład dorosły mógłby powiedzieć, opłaca ci teraz popłakać Dokładnie, sobie przez trzy godziny, przejdzie. bo ci przejdzie, a jak stłumisz to tak. w sobie, I teraz, to się słuchaj, to odbija na, na twoim zdrowiu. Tak, no. niedawno moja jedna klientka Mówi tak, przyszła na grupę, bo one, wiesz, przychodzą co jakiś czas na grupę, a w międzyczasie tam ze sobą coś pracują. I mówi tak, miałam straszny lęk, czułam się okropnie, no ale pamiętałam, że mam się nie uciekać od tego, że to nie jest smok, który mnie pożre, tylko, tylko moje uczucie, bo to jest bardzo ważne, to jest tylko moje mm -hmm. uczucie. I się tak w niego zagłębiłam, czyli zrobiłam to, czego nigdy nie robiłam. Bo uciekałam od tego lęku, zagłębiłam się w niego i się sama zdziwiłam, że on wcale tak długo nie trwał. A potem, mówi Jezu, przeszło mi, ja mówię, no, jesteś już w nowym miejscu, rozumiesz? Już przejechałaś taki kawał drogi wewnętrznej, bo następnym razem wiadomo. No. To samo, być z tym, co czuję. Oczywiście A początek y -hmm. może być trudny, bo może nam być potrzebna pomoc y fachowców. Tak jest. A kiedy jednak ta ciemność trwa za długo, po czym poznać, że to bycie w tej rozpaczy już No wiesz, my czasami sobie przelewamy tą rozpacz z prawej do lewej, wiesz. Mm -hmm. No to jest to, co mówiłam o, wiesz, o ofiarach, że wybieramy na przykład nieszczęście jako dobre schowanko. Oczywiście znaczy, ofiara mówi... o tym, że tak jakby w roli ofiary cały czas tak, się stawiasz, tak, bo, tak, bo, bo, jest bo jesteśmy ofiarami różnych rzeczy, Oczywiście. niezależnie od nas, tak? Oczywiście, Tylko, że się jeżeli byłaś tym, ofiarą tak? bardzo dużo w domu, mm -hmm. bo to jednak mówmy się, że początek jest w domu, no może w szkole, wiesz, może na przykład byłaś delikatnym dzieckiem, a w szkole było niefajnie i się nauczyli na ciebie, wiesz, włazić, mm -hmm. nie? Bo zobaczyli, że się nie obronisz. No bywa tak, że agresywne dzieci, które są zniszczone przez swoich rodziców wiesz, w stronę agresji, wywalają to nam delikatne dzieci, które rodzice chronią, prawda? No ale nie mogą ich na tyle uchronić, żeby ich nie puścić na przykład do szkoły. I to i to dziecko jest ofiarą. Tak, I to tak i to naprawdę. jest ofiarą. Tylko no. tamto się wydaje, wiesz, wydaje się napastnikiem tak. i, i, i chce swój lęk zmniejszyć przez to, że, że dowali temu, temu, temu biednemu. No więc wiesz, no wtedy oczywiście. Jest tak, że potrzebni są dorośli, a dorośli mm. w szkole bardzo często nic nie rozumieją niestety, bo przecież pilnują programu no i tak. żeby dzieci były grzeczne, prawda? Więc naprawdę taki rodzaj zajęcia się, wiesz, bo to jest znowu tak, jeżeli w twoim wewnętrznym dziecku zostało, no właśnie, to, to, pra, to poczucie, mówisz, prawda, no. że na ciebie <coughs> można wejść i że ty sobie nie poradzisz, no to jednak by się tu przydała terapia. terapia. Mhm. Ale też przede wszystkim coś takiego, żeby zdać sobie sprawę, że terapia nie jest żadnym, jak to powiedzieć, dowodem na to, że ja se nie radzę. Terapia jest dowodem na to, że se radzę. Mm -hmm. I że umiem Umiem tak, sięgać, prosić, umiem o sięgać, pomoc, prosić tak. wiem gdzie. A jak mi się na przykład nie uda ten kontakt terapeutyczny, to poszukam następnego. Mm -hmm. Ja też bardzo radzę grupy, bardzo. Tak, grupy są szalenie jesteś, pomagają. Ty, ty jesteś wielką tak, W grupach ludzie grup. sobie wzajemnie pomagają, nie tylko terapeuta pomaga. Niektórzy mówią, że na przykład po czym poznać, że żałoba trwa za długo i przeradza się w depresję, no to po tym, że, e, e, że tak jakby, że nie pojawia się tam też radość, bo radość też się pojawia w, ża w żałobie. Oczywiście. I, tej ciemności, I te jasne, śmierć się może prawda? pojawić, poczucie humoru nas ratuje. No dokładnie Zawsze tak. ratuje Więc poczucie Jeśli humoru, jest tak. i to poczucie humoru i ta ciemność na zmianę, to jest to. Rzeczywiście jest to naturalne i, yy, i to minie. Ale jeśli jest tylko ta ciemność, no to, to właśnie wtedy tą rękę, jeśli no, możemy, to wyciągniemy. Wiesz, Joasiu, przecież po pomoc. Te, te pytania są takie, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, sam, mhm. e, nie zadzwoni, nie powie, nie przyzna się, nie poprosi, no to sobie robi po prostu koniec. No. Ale też... Ja zawsze o tym myślę, że to mówiłyśmy przed chwilą o tym, jak towarzyszyć ludziom, że my też, że nie zniechęcajmy się tym, że ktoś nie odzwania, że my czasem sprawdzajmy tak, ale, może, to się dzieje ale Możesz w ogóle tej osoby nie znać, na przykład, możesz, tak wiesz, też. możesz tak. nic nie wiedzieć, możesz mieszkać w bloku może tak i być. nawet tak. jeszcze na przykład nie spotkać jej w windzie, a nawet jeżeli, no to czy ty wiesz, że ta osoba, yy, na przykład nie spotykasz jej w windzie od dawna, no to skąd masz wiedzieć dlaczego? Ludzie się na przykład nie poznają, wiesz. Ja tam gadam w windzie, jak wiesz, a szczególnie z dziećmi gadam, no ale jak ktoś ma psa, to można pogadać. Ale wiesz, rzadko najwyżej sobie mówimy dzień dobry. No, dom jest wielki, rozumiesz. No tak. Czyli... A ktoś na przykład nie ma rodziny, albo ma rodzinę, z którą się skłócił. Wiesz, no jednak nie mamy, a poza tym psychologowie nie są, jakby to powiedzieć, strzałami wypuszczanymi we wszystkie miejsca. Nie, ja tu, broń Boże, nie chcę nic takiego mówić. No bo tak, a co zrobić? Wiesz, to tak, pytanie, tak. a co zrobić? To jak, jak ja mam na przykład klientkę w grupie i ona różne rzeczy fajne, wiesz, czyli niefajne, głównie opowie, z czym jakiej jest, i ja jej mówię, no to się zatrzymajmy przy tym, i poglądajmy. Ale co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, na razie, kurde nic. Na razie masz zobaczyć, które miejsce jest w tej chwili takie, że możesz je rozpoznać, żebyś się gdzieś na czymś zatrzymała i zaczęła przyglądać, co ty robisz, kiedy robisz i po co robisz. To za jakiś czas się zajmiemy tym, co z tym dalej. Ale przecież, jak ty nie wiesz jeszcze, co tak naprawdę tutaj. Nie sztymuje, jak to mówią, wiesz, ślądzacy chyba tak mówią. To co my mamy z tym zrobić? Poza tym, co ja mam zrobić? Czy mam ci powiedzieć, co mam zrobić? Nie wiem. Zobaczymy, może zawiesz wiesz, miesiąc, za trzy. To tu wracamy do początku naszej rozmowy. Czyli, że to musi się Ale jak pięknie jest, jak po ciemnej nocy, letniej, zwłaszcza, zaczyna wschodzić słońce i te pierwsze kolory się pojawiają. No. Pamiętam takie, wiesz, Wschody na wodzie, słońca, Boże. No. I to, zatem... I to tak się czasem wydaje, właśnie to mówię tak metaforycznie wam, jeśli jesteście w takiej trudnej sytuacji, że wydaje się, że noc jest tak ciemna, że to jest niemożliwe. No niemożliwe, żeby nagle coś to rozjaśniło. A wiesz, jakie ja uwielbiam powiedzenie, nie ma takiej rury na świecie, której się nie da odetkać. Rzumiesz, no, no, to no to można no, to też tak potraktować. Można też, ale że chodzi tak. o to, że jest noc tak ciemna. Ale zobacz, jaka piękna jest też noc. Jest piękne, ale że się wydaje, że jest, że jest taka wszechobecna. Tak, że że, że oblepia wszystko. Że tak. To jest niemożliwe. A nagle zobacz, to się Aha. dzieje. I każdy dzień nas tego uczy. Że każdy w ogóle tak, nas ćwiczcie uczy. takie rzeczy, które macie w sobie no, po prostu swoje. Na przykład, jak ja zobaczę pieska, to ja się natychmiast uśmiecham. Jak ja obejrzę zdjęcie pięknych roślin, no, najlepiej oczywiście żywe, no ale w zimie nie ma, prawda, albo nocą te takie cięte, czy w doniczkach, to mnie to się natychmiast robi lepiej. I ja to mam takie głęboko w sobie już, wiesz, w takie, w, Na wyki, gdzieś tam tak, tak, mhm. tak takie... Na zawsze. No już nie mówię o jedzonku. To jest, wiesz, dobre jedzonko. To ja nie wiem, co by mnie się musiało stać, żeby mnie dobre jedzonko nie robiło dobrze. E, no, pielęgnujmy ale pielęgnujmy w sobie takie... Pielęgnujmy to, co nam pomaga. Okay. Nasze osobiste. E, wiesz, dziewczyny mają bardzo dużo takich. Chłopcy też, no, zbierają różne gadżety, prawda? Mhm. Coś lubią czytać, coś lubią oglądać, coś lubią słuchać. Muzyka jest czymś, co może nam grać, nawet jak leżymy nieruchomo i ledwoś dyszymy. Też. Kąpiel, ja, ja Kąpiel cudo, za Boże. Tak, tak, I wiedzcie, że woda spływa po Was i zabiera to paskustwo. Mhm. Wiedzcie, że jak płaczecie, to w łzach wypływają toksyny. To jest naprawdę. Organizm w ogóle zapyta. Właśnie tak jak mówię, tak, czy moja nóżka chce w tej chwili wstać? Czy moja pupa chce leżeć? Rozumiesz, zapytać tego ciała. Co mu dobrze zrobi, bo proszę, na przykład świeża pośnie robi cudownie, nie? Mm -hmm. Też o tym rozmawiałyśmy. Zapach to jest, Boże, pościeli. to jest takie, ojej, raj, mięciutka podusia. Wiecie, niektórzy mówią, no to ona tych podusi powie, no podusia. Podusia to jest przyjaciółka. To nie są rzeczy małe, tak, to, nie, to są nie są rzeczy nieważne. Małe. Ja podusię małą ze sobą wożę. Małe rzeczy są bardzo duże Prawda? Tak czasem. Dobrze. Dziękuję Ci, Kasiu. A Państwa zachęcę tutaj do naszego pierwszego odcinka o małych radościach. <grym> tak, taką tak. ładną pętlę. Wróćcie sobie e, wróćcie do Wróćcie sobie posłuchajcie, tak, nawet podcasty. jak jest wam źle, to mam nadzieję, że wysłuchanie chociaż tego, co to mogą być, te małe radości wam trochę rozweseli. A jeśli nie, to widocznie tak. Macie się troszkę posmucić tak, albo, tak. albo po, pożalić. A jeśli jest wam ciągle smutno, to się zwróćcie po pomoc. Tak, To bardzo też tak, apeluję. Tak. No, dziękuję Kasia. Ja Ci bardzo dziękuję. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na Zwierciadło.pl.